Jak to się mówi, czym chata bogata. Ja i mój busz, ja i moja dżungla, ja i mój cyc. Haj, dzień dobry, witamy się z wami. Bardzo, ale to bardzo serdecznie. Haj, dzień dobry. Widzowie, stała się tragedia. Pokaż, co masz. Tu ała jest i to wiecie, jakie grube, nie? A tam biegam kopieczem tam. No tam biegłaś i co się stało? I teraz, a była to krew. I to była krew. I teraz co powiedziałam? Skórka. Skórka się zrobiła. Wiecie, taka duża. Tutaj też. No tu też jest rana. Tu też rana. No mówię wam, że... Tu też rana jest. No właśnie. A tu boli, nie? Nie. A ta ręka trochę boli, nie? Tak. No. I co powiedz? Plaster jeszcze przyklejamy. Nie. Nie? Nie przyklejamy teraz plastra? A mi się wydaje, że przyklejamy. Nie. Jak nie? Przyklejamy. Nie! No dobra, to nie. Wiecie, jak było wczoraj z myciem? Ała, ała, ręka tak, noga za burtą i było ała, ała. A piżamę ubrać? O ludzie. Piżama nie boli. Piżama nie boli? Malwinko, co chcesz? Malwinko, co chcesz? Co chcesz? O Boże, to Mir! Na dwór idziemy. Zjadłam już. Zjadłaś już? To idziemy na dwór? Tak. Papa. Moi drodzy, w tym roku miałam taki prywatny swój plan pobicia swojego prywatnego rekordu Guinnessa. A okazało się, że mój nie wypalił, ale za to wy. Naprawdę wy go pobiliście. Przez 2 dni braku filmu na YouTubie dostałam tak dużą ilość wiadomości. I chyba był rekord. Naprawdę był rekord. No nie było godziny, minuty, żebym nic nie dostawała. Naprawdę przez te 2 dni non-stop pytali. Oczywiście dobrze, no dziękuję, że tak po prostu człowiek potrafi się zapytać o drugiego człowieka. No niesamowite. Ale naprawdę chyba pobiliście rekord. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za troskę, za wszelkie pytania. Ja ogólnie nagrywam bardzo dużo filmów w ciągu roku. I jeden rok był taki, że nagrałam chyba 320 filmów na 365 dni. A w tym roku chciałam pobić swój własny prywatny rekord, bo w tym roku nie opuściłam jeszcze ani jednego dnia, jeżeli chodzi o vlogi. Ogólnie o filmy, o wrzucanie, ale no niestety pierwsza lepsza sytuacja i już nie było 2 dni filmów. Opuściłam tylko 2 dni, więc to nie jest dużo. Mogę i tak nadal pobić taki swój prywatny rekord, ale chciałam zrobić 365. Ale 365 mi już nie wyjdzie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wam za wszystkie pytania o troskę, o to, że coś się stało i tak dalej. Naprawdę, szczerze, był chyba rekord. Druga sprawa jest taka, że przez ostatnie 2 dni przybyło was bardzo, ale to bardzo dużo za sprawą Klaudii w liściach oraz Damiana z kanału Zielone Okno, gdzie informowałam was na Instagramie, że oni dostali właśnie ode mnie paczki i postanowili nagrać film z tego wydarzenia. I oni w swoich filmach polecali właśnie mój kanał. W ogóle tak ciepło mówili o mojej osobie, że u Klaudii napisałam komentarz nawet pod filmem. Też miałam taki moment wzruszenia, wiecie? To było takie... No wzruszające dla mnie, ja nie wiem. No tak, no po prostu. No tak mi jakoś... No miło mi się aż za bardzo zrobiło. Także dziękuję bardzo serdecznie. W ogóle, jeżeli chodzi o te filmy, w których oni otwierali paczki, które dostali ode mnie, bo ja postanowiłam wysłać im paczki. Klaudia postanowiła wysłać paczkę tak po prostu od siebie, dlatego że kiedyś znalazłam jej kanał, kiedyś go zaczęłam polecać i miałam kilka roślin i stwierdziłam, że nie chce mi się bawić w wystawianie tego, cudowanie, wiecie, tu jedną roślinę wysłać, tam drugą, bo może ktoś by nie chciał i tak dalej. I postanowiłam tak po prostu ze szczerego serca wysłać jej te rośliny. I ja napisałam do niej wprost, że jeżeli jakiejkolwiek rośliny by nie chciała, to niech mi o tym powie, bo nie ma nic gorszego niż co z tego, że dostajesz za darmo, jak nie interesują cię te rośliny, bo takie coś jest. I to nie jest tak, że darowanemu koniowi się nie zagląda w gębę, bo się zagląda. I jak najbardziej rozumiem i Klaudia tam chyba z 2 roślin chyba nie chciała. I absolutnie tu nie chodzi o to, że to jest jakaś jej, wiecie, widzimisię, tylko ja jej nawet tak napisałam, że jeżeli jakiejkolwiek rośliny nie chce, to niech mi pisze wprost, prosto z mostu. Linki do tych filmów będą w informacji pod filmem. Zobaczcie sobie, jeżeli ktoś z was nie widział. Mnie nie było, ale u nich mieliście co oglądać. Bo wrzucałam wam na Insta, także macie 2 filmy. W informacji pod filmem możecie sobie zerknąć.
Jeszcze raz witam wszystkich, no bo za sprawą tychże dwojga osób przybyło was tutaj przez te dwa dni dosyć sporo, naprawdę sporo, więc witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zasada na moim kanale jest jedna. Należy się rozsiąść, jak u siebie w domu, i do co niektórych filmów zapiąć pasy. Więc witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, w moim domu, w moim królestwie. Nie tylko w moim domu, bo często nagrywam w domu, ale mój kanał traktuję, jakbyście weszli do mnie do domu. I z racji tego, że jest was tak dużo, no to człowiek chciałby was ugościć, wiecie, no kawa, herbata, no po malutkim czy coś, no nie wiem. Co chcecie, napiszcie. Jak to się mówi, czym chata bogata. Coś tu, ktoś mi tu coś podłożył. A co to za nogi były? A widzicie tu widzowie, jakie popisane? Mówię wam. Jeny, bluzka też. Picasso pełną parą. Ściągniemy? Ściągniemy, o, ściągniemy. Tata przyjedzie później z pracy, tak? Tak. Aha, w pracy jest? Przyjedzie szybko z pracy? A czemu tak mówimy cicho? Wojtek też jest? Wuja też. Wuja też. Wuja Janek. Tak, mam coś na notę. No widzę. Widzowie jest w ogóle tak. Tu jest rana, tu jest Picasso. Dobra. Jest grubo. Także słuchajcie, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. To jest moja córka. Jak masz na imię? Laura. Laura. A ile masz lat? Dwa lata, dobrze. Dwa. Bardzo dobrze. Także... Ja. Co ja? Także przygotujcie się na szalone dni z nami. Ja i mój busz, ja i moja dżungla, ja i mój cyc, bo tak jak patrzę na to, co ja dzisiaj nagrywam, to tak mniej więcej to wychodzi. W dniu dzisiejszym zobaczycie taki vlog na szybko, że wszystko w porządku, że wracamy i tak dalej, i tak dalej. Taka rozgrzeweczka. A jutro wrzucę wam vloga, którego nagrałam w weekend. Byłam w Koninie, byłam u rodziców i byłam na festiwalu roślin w Koninie. Co i jak na tym festiwalu, to zobaczycie pokrótce w filmie. Tam dużo tego nie będzie. I kupiłam sobie dokładnie 4. Powiedziałam, że 3, ale kupiłam sobie 4 rośliny. I dzisiaj wam je pokażę, bo w jutrzejszym filmie tego nie będzie, więc zobaczycie je teraz. Więc uwaga, pokazuję. Mam pipera, piper crocatum. To jest mój drugi pieprz. Przecudny. One w końcu spadły na cenie i ten pieprz tej wielkości, taki wzięłam naprawdę... Oho, o, nowe idzie. O, tu też. I tu... I ten pieprz kosztował 70 zł. Ja mam też ten drugi pieprz, piper sylvaticum chyba. I o, tu nawet jest. Tu nawet widać tego liścia. On był trochę bujniejszy, ale gdy byliśmy na wakacjach w tym roku, to moja teściowa troszeczkę go przesuszyła. A i tak się cieszę, że na tą ilość roślin, to kto oglądał vlogi na bieżąco, ten wie, że dostał w sumie najbardziej w tyłek ten pieprz i... skrzydłokwiat, który rzeczywiście był bardzo przesuszony. I mam dwie aglaonemy i powiem wam szczerze, że nigdy w życiu jeszcze nie spotkałam się z takim burdelem, jeżeli chodzi o nazwy roślin, jak wśród aglaonem. Naprawdę jest taki bałagan w nazewnictwie. Każdy ogrodnik nazywa je inaczej. Co wpiszecie w internet, to się okazuje, że ci wpisują taką nazwę, ktoś tam utrzymują pod taką nazwą, ktoś tam pod taką i często jak chcecie nawet zobaczyć w necie jakieś tam, nie wiem, zdjęcia czy cokolwiek innego, czasami ciężko jest znaleźć, bo wszędzie inaczej się to nazywa. I mam według tutaj niby tego, co się nazywa, to jest aglaonema osaka. Mam dwie, dlatego że chcę właśnie wsadzić je w jedną donicę, żeby była taka bujna i gęsta i to będzie przecudnie wyglądało. W ogóle zakochałam się też w aglaonemach, bo... mówiłam wam, że aglaonemy i diefenbachie to były rośliny, na które się nie decydowałam ze względu właśnie dla bezpieczeństwa moich zwierząt, gdyby tam im się chciało coś przygryźć. I fakt, że aglaonema też jest bardzo toksyczna, ale nic nie jest tak toksyczne jak diefenbachia. I tutaj mamy aglaonemę White Joy.
Tu się spotkałam akurat, że często ona się tak nazywa, co jest akurat dziwne. Naprawdę piękna i ja za nią zapłaciłam 67 zł. I to akurat Wam powiem też w jutrzejszym filmie, zobaczycie, że ceny na festiwalu roślin są naprawdę dobre, bo w necie, przy świeżutkiej dostawie w sklepie internetowym, ta sama wielkość, te same sadzonki kosztowały 95 zł, a tutaj 67, także jest różnica ogromna. Jagellonemy są naprawdę cudowne. No zobaczcie, normalnie mają białe, piękne wybarwienie z zielonym, no cudne są. Także mam dwie aglaonemy i jednego piperka. Piperek fajny. Tak go oglądam. I wiecie co? Najpierw już się wystraszyłam, że tu mamy jakiegoś insekta. Matko święta godzino. Matko, a może my mamy? Nie. Jezu, to jest wciorek? O Chryste Nazarejski, no nie gadajcie. Dobra, nieważne. Szybko go stąd bierzemy pod prysznic i zaraz go spsikam jeszcze tym. O, tu, tym. Zobaczcie, jak ona się pięknie rozłożyła. Differbachia, no. Tfu. A ten środek? Takie coś. No i ja już Wam mówiłam, że jak najbardziej naturalne metody, tak? Ale przy tak dużej ilości roślin, no to ja się też nie zamierzam pierdzielić. Także idę z nim pod prysznic, bo nie wiem, co tutaj się zadziało. I za chwilę zrobimy sobie psik-psik. Cześć, widzowie. Widzowie. Cześć. Jemy obiad. Obiad. No. Nie się widzieć. Cześć, widzowie. Cześć, widzowie. Spadło mi to. Pokaż. Dobra. Zostawa w mam. Znalazłam to. Co zrobiłaś? Znalazłam. Znalazłaś? Dzisiaj naprawdę jest taki szybki vlog na przywitanie. A jutro będzie ten vlog z weekendu. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie subskrypcję i kciuka do góry. Malutkie takie. Malutkie takie. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Nie masz, ściągnęłaś. Więc był bandaż i był plaster. I bandaż, i plaster, bandaż. No. I teraz nie boli bandaż. I teraz nie boli bandaż. Pa, pa. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.